Miałeś chamie złoty. A co pan tu robi? Dlaczego? Co pan tu robi, proszę pana? No ja przyjechałem, żeby z panem porozmawiać. To jest Warszawa. No ja wiem, że jest. To jest stacja TVN. Yes, of course. Pańskie miejsce Krakusa dzisiaj jest w Krakowie. Bo gdyż co? Tam w Teatrze Miejskim, proszę pana, 100 lat temu wystawiono Wesele. No. Później Gombrowicz napisał Ślub, a później film powstał Dwa Wesela i Pogrzeb. To pan wie. I teraz w Krakowie kilka dni z rzędu. Tak, są obchody stulecia Wesela. Ale proszę pana, ja właśnie dlatego tu jestem, że oni... Pan Wesele zna sztukę? Że oni na końcu kogoś czekają na kogoś? Czekają tak... Tańczają, czekają, żeby ktoś ten biega i hej, zbudźcie się, zbudźcie. Kto, na kogo czekają? Żeby mogli na mnie poczekać. Czekają tam na mnie. Proszę pana, a to pan, ja myślałem, że pan tam powinien być, bo ci aktorzy na tej sali w końcu będą śpiewać to i do kogoś muszą śpiewać. Co będziesz? Miałeś chamie złoty róg. To do mnie mają śpiewać? Ja nie wiem, no ale pan by tak może... Miałeś panie czapkę spód, tak. My go nie zbudzimy, bo się go boi. Do Gołasia to już jest piosenka, bo on siedzi wtedy na loży. Prezydent Krakowa Gołaś. Tak. I my go nie zbudzimy, bo się go boimy. Boimy, jak się zbudzi. Ale to nie jest chamie złoty róg. Miałeś czapkę spód. A pan zna Wesele? Czapkę wicher niesie, wiatr puka po lesie, został ci się jedno sznur. O, dobrze. A sznur przyjechał do Krakowa na obchody? Sznur czy... samochodów przyjechał z Warszawy. Nie, czy sztur przyjechał, się spytałem, na obchody? Tak, z wielblądem. Z wielblądem tak, przyjechał, tak? Ma takiego wielbląda, chodzi, czy papierosy, kamel reklamuje, no nieważne, nieważne, no, ale proszę pana, jak tam... Parzysto kopytny w każdym razie, straszne kłopoty na granicy, musiał przychodzić przez tę matę, ten wielbłąd. Ale mata nie była nasączona podobno. Nie była nasączona, bo wie pan, sama mata wystarczy. A wie pan notabene, w czym się myje ręce na granicy, jak się przejeżdża przez granicę, żeby do Polski się? Ale z Czechos... z Czech? Czech, czas Niemiec, proszę pana, no w czym? No jak pan myśli, kto jest... będę panu podsunę. Kto jest prezydentem, który spotkał się z Leonidem Kuczmą w Kazimierzu Dolnym? Kto jest... Jakie ma nazwisko? No, proszę, no, Aleksander... Aleksander Wielki. Aleksander już coraz większy, ale chodzi mi o to... Aleksander... Kwowadis. Kwowadis to... No bo mówi do niego ten, co stoi na granicy, mówi, gdzie idziesz? Jak tu jest mata, a oni bokiem obchodzą. To mówi, Kwowadis, teraz modne jest, bo to już niedługo i będą ludzie do siebie tak mówić. Nie, ludzie niedługo będą mówić do siebie, tu pustynia i puszczasz, proszę pana. Nie, trzeba ręce umyć w kwasku. Jakim kwasku? Cytrynowym. A nie trzeba w jakimś ługu sodowym? Nie, właśnie, bo się boją, że w ługu jak się umyje, to już raz na zawsze. Ręce i ręce będzie, zmyją, będzie tak jak szariat, że obcinają tym złodziejom, co przemycają ten spirytus przez granicę. Oczywiście. Ale jak to... potem pan mrówką będąc, proszę pana, będzie niósł te siatki z, tymi z tą gorzałą, jak pan będzie miał wyługowane ręce. Na to wesele. I proszę pana, sprawdzają buty, wychodzą ludzie z pociągu, buty, tak. Z samolotu, buty, a te, co niosą w walizce, to, nie sprawdzają, nie myją. I przyjeżdża taki, proszę pana, zagraniczny z Anglii. To jak w NRD, jak się wracało, to też sprawdzali buty. Pamięta pan, jak się jeździło do NRD? To taki, pamiętam, że to trzeba było je spatynować. Jak się kupiło buty, bo nie wolno było butów wywozić, więc to się chodziło gdzieś tam, idzie celnik, to się chodziło tam z boku gdzieś tam, szorpało, że to niby używane buty, a oni mi zdejmuj, tu mamy kosz tenisówek i już cały pociąg przyjeżdżał w tenisówkę. I proszę pana, i dlatego to się łączy z tym weselem, ponieważ trzeba być w butach na weselu. Ach, to ja znam, zezuj mówi, tak? Co? Zezuj. Co zezuj? No zezuj mówi tak, no, zezuj. No o butach coś, żeby... Że to, żeby... Panna młoda mówi, ze snu, z nocy, a ona mówi, sen to miałam, choć nie spałam, tylko takiej legła mnie mocy, ja? No. Sen to miałam, choć nie spałam, tylko takiej legła mnie Niemocy. Bo oglądałem do późna... Nic, cicho, nie, to nie jest ten tekst. Wielka siostra. O, teraz mówi ten, ten dziennikarz, no, ja, pan, no. Mówi, od miłości panna młoda osłabła. I teraz zezuj. Zezuj. Nie, później jeszcze raz, trzeba być w butach na weselu. A, trzeba być w butach na weselu. Nie, mówi... od miłości młoda panna... Młoda panna zezba. A co ja to? Śniło mi się, że wsiadam do karety. Śniło mi się, że wsiadam do karety sobie, jadę gdzieś, mnie wiozą jakieś... Orety. Orety mnie... Przez jakieś malowane miasto. Przez jakieś malowane miasto, czy jako... pomalowane z zewnątrz, a z tyłu tam, wie pan, czy jako pciuszek jestem, czy nie, kto... Nie, a kaj mnie biesy wieziecie. Kaj mnie biesy wajdy wieziecie. A oni mówią do Polski. Co? Oni mówią, te biesy no to kaj mnie biesy wieziecie. A oni mówią, do Polski. A... Kastysta polska, kasta. Kastysta polska, a kasta, pan wiedzą? Kastysta...
Ta po jakim ona do niego? Po góralsku, tam Bronowicku. Kasta jest ta polska kasta. Kasta miała taką tutaj na czole. I mówi, niech no Jagusia przymknie. Niech no Jagusia przymknie. Ja mówię, a niech no Jagusia. A ja jestem Jagusia? No tak. No, niech no Jagusia przymknie, ale nie dziób, tylko rękę pod pierś. Jak? Tak niech pan, żeby w mikrofon nie wcelować. Pod pierś. Pod pierś? Tak. I to zakładka gorseta przycisnie. A, to znam, to akurat. No. Dezuj. Gorseta przycisnie. To zakłada, zakładka korsetu przyciaśnie. Trochę przyciaśnie. Trochę przy... Trochu? Przyciaśnie, bo właśnie. Zaraz. Trochu przyciaśnie. A, teraz. A tam puka. Co? Kto puka? No tu ma taką tą. A tam... Łatwo wcelować, bo... Puk. Kto puka? No wyspiański. No. A pan się mnie pyta, czy puka? A tam puka? Aha, puka. No. A cóż za taka nauka serce? A cóż za taka nauka serce? A to Polska właśnie. O, i wie a pan. Czemu pan robi takie... Bo to rzucam głos na maskę. To, to jest maska? Aktor, który chce, wie pan, być daleko słyszalny, bo kiedyś nie było tych, jak oni wystawiali 100 lat temu, nie było tych mikrofonów. Co to dzisiaj nastawia? To skąd wiedzieli, gdzie mają iść? Jak wyszedł na scenę, jak nie ma mikrofonu, to nie wie, gdzie ma iść. Ale koniecznie to teraz poustawiał po tym teatrze. Teraz się nazywa Słowackiego, a dawniej Miejski. I wychodził aktor na... Bo Słowacki jeszcze żył, no to jak się miał nazywać Słowackiego? Na Miejski wychodzi i mówi, rzuca na maskę, żeby daleko było słychać. I mówi, aha, bo z przodu nikt nie siedział, być, tak? Bo... albo nie być. I wtedy słychać. I z tyłu było słychać, a z przodu nie, i dlatego loże honorowe były z tyłu. A nie tak jak teraz, że w pierwszym rzędach ludzie nie siadają, wie pan? Bo się brzydzą, bo to są po komitecie PZPR-u. Tam nie, bo aktorzy mają mokrą dykcję i mówią tak, mokro pryć, albo nie pryć. A jak plują w te pierwsze rzędy. Mokrą mają dykcję? Mokrą dykcję i proszę pana, ci z przodu boją się, że AIDS mogą złapać, czy innego wypluć, pryszczyce. Nieważne, pryszczyce czy coś pryszczyce, tego. Czy... Proszę pana, ci aktorzy, którzy tutaj marnują czas w Krakowie na tą powtórkę tego w kółko będą gadać, będą się wyzywać tam w tym Krakowie, mogli pojechać, proszę pana, do innego miasta, gdzie aktorzy, proszę pana, śpiewają! Co pan powie? No! I tam, proszę pana, jest piękny festiwal. Przyjechali, proszę pana, walczą o Lancie, czy o co? Lancie? Czy o Romeo, Alfa Romeo. O Lancie, tą co... Tą co, ten Harrison Fiat. Ford. Harrison Ford, ale reklamuje z kolei to. I oni, proszę pana, jest Y, Lancia Y. Lancia się... Kto najładniej zaśpiewa, albo tak dramatycznie... Nie, nie tak najładniej, to śpiewają w operze, tylko tak jakoś tak. Ronny, Madonny, Dorotce, Szokonny, tak, no, albo tam taka piosenka... Płonie Sodoła, tak jak Niemen teraz. Tak. Śpiewa, albo takie inne, no, tych piosenek jest pełno. To ciekawe, proszę pana, jest tam, że na festiwal piosenki aktorskiej przyjechali wszyscy piosenkarze. Taka jak ta rodzina tych śpiewających kobiet, co tam... Pyszarski? Nie, ta druga. Peszkowski? Szteskowska pojechali, no wszyscy ale piosenkarze. No to, bo, nie ma, aktor. No. To jest aktor. Piosenkarz to jest piosenkarz. Aktor to jest aktor. I teraz jeżeli piosenkarz... No to piosenkarz, to nawet jak to brzmi piosenkarz. Piosenkarz. No tak. Nie, aktor. To jest przez A, proszę pana. I teraz jak ona jest laureatem festiwalu aktorskiego, to jest wyżej niż taki piosenkarz. A może oni, proszę pana, tak robią takie piosenki parateatralne. Jak parateatralne? No, że on śpiewa piosenkę, nie. Tylko takie jakieś przedstawienia parateatralne. Nie tak, że wychodzi, tak jak pan mówi, mikrofon jest, tam, nie, wie pan, śpiewa, coś tylko tam. Tylko pokazują, jest... tak, że na przykład... Miałeś hamie złoty rób, już pokazuje. Przedstawienie pan. Takie, a piosenkarka tak wychodzi, a tu już orkiestra gra, wie pan, a ona tak parateatralnie, tędy wejdzie, wie pan. Czyli po prostu piosenkarze chcieliby być aktorami, a z kolei aktorzy chcieliby być piosenkarzami, bo to się bardziej opłaca, rozumie pan? Tak. I walczą dlatego w tym Wrocławiu. Coś tak, jakbym słyszał jakąś muzykę. O, to ja, ho ho. Matka goła. Córka Gołaś. Gołaś? Gołaś, prezydent Krakowa. Matkaś Gołaś, córkaś Gołaś. Nie ma roli dla chochoła. Przyjechali aktorzy do Wrocławia. Jeden kreację przywiózł, inny bawia. Bierna publiczność znowu się zdumiewa. No widzi pani aktora śpiewa. Śpiewaj aktorze,
Niech ci aktorstwo w śpiewaniu pomoże. A jak ci granie też nie idzie śpiewająco, zaimprowizuj jakąś frazę na gorąco. Śpiewaj, aktorze, swoje śpiewanie sprzedaj jak najdrożej. Taki piosenkarz musi dbać o twarz. Ty dodatkowo przecież maskę masz. Ale o jaką maskę chodzi? Tą maskę, że on ma... Że rzuca na maskę głos? A każdy teatr ma, proszę pana, jako symbol, nawet wasz teatr stary narodowy, maskę aktorską. Tak, aha, jak takie... jest tak, to jest wesołe przedstawienie, a jak tak, tragedia. A ja tak myślałem, że ta maska to się mówi, no to melpomena? Maska, aktor aktorowi nie da w twarz, tylko w maskę. Aha, a znów kucharzowi w michę. Śpiewaj, aktorze, śpiewaj na tyle, na ile możesz. A jak coś będzie trochę za wysoko, do wiernej publiczności zrobić możesz oko. Bezalkoholowe. Śpiewaj, aktorze, nie myśl o nutach w swej gry ferworze. Najlepiej śpiewaj o tym, jak grasz, bo na śpiewaniu się gówno zdasz. Przyjechali aktorzy do Wrocławia, by recitale swoje powystawiać. Przewodniczący jury, o matko, przecież w ogóle to nie jest aktor. Śpiewaj, aktorze, niech ci aktorstwo w śpiewaniu pomoże. A jak ci granie też nie idzie śpiewająco, zaimprowizuj jakąś frazę na gorąco. Śpiewaj, aktorze, swoje śpiewanie sprzedaj jak najgorzej. Taki piosenkarz musi dbać o twarz. Ty dodatkowo przecież maskę masz. Śpiewaj, aktorze, śpiewaj na tyle, na ile możesz. A jak coś będzie trochę za wysoko, do wiernej publiczności zrobić możesz oko. Śpiewaj, aktorze, nie myśl o nutach swojej gry ferworze. Najlepiej śpiewaj o tym, jak grasz, bo na śpiewaniu się wcale nie znasz. Widzi pan, i pan by już powiedział, tak dorżnął by, powiedziałby pan to słowo. Ale pan przed tym śpiewaliśmy, to pan powiedział to słowo. No bo proszę pana, ja w ferworze. Nie zauważyłem, że tam jest. Pan zaimprowizował po prostu. Słowo, taką frazę. Zaimprowizował to, co pan miał w głowie, tak? Tak, natknąłem się, proszę pana, w swoim toku myślałem ferworu improwizacji. Rozumiem, być pan. albo gówno. Nie pan, no i tak wyszło. Patrzę, leży, pan idzie i mówię, co to jest, baco? A on mówi, co? Mert mówi. Bo to wrócił z gór. W Francji, wrócił w Chamonix. W Chamonix, bo tam robił na czarno te kotlety. No i zjeżdżał sobie na nartach, patrzy na trasie, leży Mert. Mówi, co to jest Mert? Jeden mówi. Do górala. Górala. Mówi, gówno. No coś musi znaczyć. No. Tak. No, bo to coś musi znaczyć. Ale aktor nawet jakby, wie pan, chciał powiedzieć to brzydkie słowo, jak powie tak. Nic. O, i wiadomo, że to jest... Komik, pan... Nie, jaki mówię... fajny komik. Nie, niech pan każe aktorowi powiedzieć tak to słowo, mer, żeby nikt się nie obraził. I on, aktor, umie to zagrać. Niech pan powie to. No, ale co to leży? A on mówi, no... No, co to leży? Dżem. Nic. O, i wszyscy wiedzą, że gówno, a on powiedział... Nic. Bo jest ładnie, bo aktorowi płacą nie za to, co on powie, tylko za to, czego nie powie. Dlatego tak mało im płacą. Do komu? No, aktorom. Ale to dramatycznym. Bo nie ma cenzury. A jak była cenzura, to przyjechali... Ach, dlatego oni więcej zarabiali wtedy. Bo mówili, wie pan, tak, na przykład tak. Przyjechali i mówię, to Rosjanie przyjechali z teatru tego takiego, wie pan, no... Jaki to mają teatr? Taki był satyryczny teatr. A na Tagankie? Nie, na Tagankie taki był imienia takiego, nieważne. Takiego, no dobrze. No. I mówi, nam, aktorom płacą nie za to, co mówimy, tylko za to, czego nie mówimy. Na premier. My mówimy tak, pójść żywiot. Na premier to jest na przykład, pójść żywiot. Tłumacz. Pójść żywiot. Będziemy żyli. Niech żyje. Niech żyje, przepraszam. Generalna ja. Generalna. Linia. Linia. Partii. Partii. A partia wiadomo, nie? Partia to partia. No i za to pieczątkę stawiali, a później publiczność przychodziła. Przychodziła. Cenzura, ja mówię, pójść żywiot. Pójść. Generalnej linie partii. Chodziło o to, że ta linia jest taka... Proszę pana, podobno Trybuna Ludu, napisała, proszę pana, że LSD już było tak przewidujące, tak? Że zanim poseł się upił, to poszedł najpierw do AWS. Jak to? Z SLD odszedł do AWS i dopiero się upił. Oni przewidzieli, aha, rozumiem, wyciskali. Ale to ja nie o tym chcę mówić, proszę pana. Lech Nikolski, no już wysłuchał tej dyskusji i po prostu chciał zagłosować razem z klubem, że się wstrzymuje. Tak. Coś się stało, nie wiadomo. Czy instrument niestrojny, czy się muzyk myli, ma trzy przyciski.
ma trzy przyciski. Taka trzy to ma trzy przyciski. Taką kartę tak. Za, przeciw i wstrzymał się. No i Lech, jak cały klub, chciał się wstrzymać, coś ten palec się wykrzywił. I proszę pana, był przeciw. Proszę pana, własnym oczom nie wierzył. Następnego dnia bierze gazetę do ręki i czyta po twarz. Czyta, że poseł... Taki, jego imię i nazwisko. Ta. Patrzy, moje imię i nazwisko. Wreszcie o mnie piszą w gazetach. W 4 lata jestem posłem, ani razu nie napisali. Piszą, zagłosował przeciw. Ja mówię, jak? Ja zagłosowałem przeciw? Ta. To jest po twarz. Ja przecież mam wydruk tutaj z komputera. O matko. No i wydruk mówi, że też jest przeciw. Co za wredne ja te przeciwstwa. Ja przepraszam, bo to jest wbrew moim poglądom. Ja nie wiem, co się stało. Albo ktoś te druty pozamieniał za tymi przyciskami. Tak. Panie Lechu, niech pan już odejdzie do AWS-u, bo druty. Najgorsze, co pana czeka, to jeszcze pan z tej frustracji weźmie się i napije. I pana złapie ten kaczor i proszę pana, pana skaże i daj pan spokój. No, trzyma się. Tym bardziej, że w AWS-ie jest wakat, prawda? No nie, właśnie nie ma. Tam do AWS-u to lepiej, żeby nie szedł, bo tam jest dwóch ludzi na jedno stanowisko, proszę pana. Gdzie? No, w AWS-ie. RS, AWS? No oczywiście, jest Szkaradek, prawda? Tak. No i oczyszczony z zarzutów Jan. I obaj chcą być pierwszymi sekretarzami. No, Jan. I co to się, proszę pana, stało? Wszyscy zebrali się. Janusz przyszedł, już koledzy ci z Łodzi jego powiedzieli, spółdzielnia. Tak. No Janusz, chodź. Zaraz zagłosujemy, że będzie z powrotem. I tacy rozradowani tam. Rozradowani. Uśmiechnięci, te krawatki tak wesoło po tego wywały, jak no, tak, po schodach. I proszę pana, jakoś tego śmego i zabrakło jednego głosu. Znaczy jednym głosem zagłosowano, żeby nie. No. Żeby nie rozstrzygać teraz tej kwestii. No tak. No to nie zabrakło, tylko... Aha, zabrakło. I z jakich punktów widzenia zabrakło. Proszę pana, taka piękna literatura powstała. Ja panu przeczytam, co się zdarzyło. Otóż, kiedy Janusz Tomaszewski... Przyjdą swój dom? Nie. Nie to. Janusz Tomaszewski, kiedy wychodził... Dobrze, pan patrzył, tam sam kończył. Tomaszewski, wchodząc na salę obrad, pytany, czy jest jakiś efekt rozmów z premierem, odpowiedział przecząco. Po 3 godzinach burzliwej dyskusji opuścił rzecznik poseł Marek Markiewicz, który powiedział dziennikarzom po siedzeniu wniosku funkcję sekretarza. Więc nie rozumiem. Niech pan gra już. W opustoszałej sali obrad został okazały bukiet kwiatów, który przynieśli zwolennicy Tomaszewskiego na wypadek jego powrotu na funkcję sekretarza generalnego. Tych kwiatów, które zostały na stole. Czy wam nie żal tych kwiatów? Czy wam nie żal? Bo Rym jest bardzo nieprzyjemny. Czy ci nie żal tych kwiatów? Czy ci nie żal tych kwiatów, które zostały na stole? Czy ci nie żal tych kwiatów? Po coś kupował je Matole. Teraz leżą w celofanie i szczerzą do nas kły. Trzeba było dać te kwiaty jakiejś młodej posłance. Trzeba było dać te kwiaty, złożyć jej na ręce. Na ręce. Zaprosić ją na tańce. Andrzejszka Radek otrzymał posadę, gdy sekretarz akcji poszedł do lustracji. Janusz Tomaszewski nie miał żadnej teczki i sąd lustracyjny jego uniewinnił. RSAW nie chce Tomaszewskiego, mówi, że Szkaradek jest o wiele lepszy od niego. RSAW szansę widzi w Szkaradku. RSAW pomimo notowań spadku. W czasie głosowania głosem Mariana Andrzejczka Radek zatrzymał posadę. Głos Jerzego
do Buzka odrzucił Januszka z funkcji sekretarza w stronę korytarza. Teresa Wołec nie chce Tomaszewskiego, mówi, że Szkaradek jest o wiele lepszy od niego. Teresa Wołec szansę widzi w Szkaradku. Teresa Wołec pomimo notowań spadku. A, pan Tomaszewski powiedział, że może odejdzie w tej sytuacji do Platformy. Jest taka telewizja powstała, proszę pana, która ma, okazuje się, słaby puls. Tak? Ogłosili dzisiaj, że... Ledwo wyczuwalny. Ledwo wyczuwalny puls. Leciał tam, proszę pana, z izby, to nie izba, tylko to się nazywa Kasa Chorych z Wrocławia, facet. Tak. Wyuczony już w tej kasie na lekarza, bo on był tam informatykiem, ja słyszałem, w tak, tej kasie. Tak, ale bawił się w doktora. Bawił się w doktora, tak. Proszę pana, na koszt tej kasy chory. No. Bo chciał, on był informatyk z wykształcenia. Wykształcenia, i tak. Chciał zobaczyć, jak to z tym lekarzem, skąd się bierze najwięcej chorób. I dzieci. Tak, i dzieci. I wszedł do internetu, proszę pana, i pościągał tam wszystkie te, jak ze zwierzętami, no, jak chłopcy z chłopcami, tak, no, kobiety co z kobietami. Było w ogóle, nie będę na razie segregował, prawda? Tak. Tylko ściągnę wszystko, co jest związane z sprawami, które mnie interesują. Tak, i on bardzo porządnie to robił, bo hard porno ściągał na hardware, na czyli twardy dysk. Tak. Twarde porno. Tak. I miał taką kopiarkę, to już miał taki też jakby taką powielarkę i nagrywał to na CD. Na CD, żeby to zawieźć do tej telewizji, co ma słaby puls. Oczywiście. I on, proszę pana, przyjechał do tej telewizji, patrzy, bada ten puls. Tu już miał te programy, że będą, jak dostaną te 15% tych reklam. Tak. I, a tu ledwo wyczuwalny, bo proszę pana, zmówiła się Rada Radiofonii i Telewizji. I 2%. Trzech z SLD, proszę pana, zagłosowało przeciw. No i koniec. I, co? Ale i co jest, no? Proszę pana, telewizja Niepokalanów nie może używać radio Puls, że się nazywa telewizja Puls, tylko, Puls się nazywa... bo z Łodzi jest też telewizja Puls. Aha. I sąd musi rozstrzygnąć, czy Puls jest Puls. I ten Materna, proszę pana, z tym manem siedli w telewizji, siedzą. Proszę pana, Niepokalanów tak. Siedzą, a mają mówić... Aha, na masce. Man. A tu nic, a to proszę pana jest tylko, wie pan, jakiś proszę pana, ale tam się szykują jakieś zmiany w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, bo słyszałem, że kandydatem Senatu nie będzie Krzysztof Piesiewicz. Nie, bo proszę pana, bo on jest zamieszany w pisanie scenariusza, proszę pana, o 10, wie pan, takie tak, coś na opartych na 10. Pana, jeżeli ktoś pisze cały czas te scenariusze, nie tak. Ma czasu nawet oglądać telewizji i się na telewizji nie zna, bo on po prostu jest od pisania. Jeżeli będzie Krajowa Rada Pisania Scenariuszy, to zapraszamy tak. Pana. Imienia Kieślowskiego, to może se pan tam może zasiągnąć. Tam pójść. A tutaj na razie będzie pani Czuba, tak, która jest specjalistką od radia. Od radia. I jest już radiofonii i telewizji, tak, prawda? Tak, oczywiście, bo ma słuchawki i słucha sobie radia. W czasie, kiedy ogląda. W czasie, kiedy ogląda telewizję. Ale jedynym właściwie ratunkiem jest jednak, żebyśmy wszyscy sobie mogli ściągać to, co tam ten facet ściąga. No tak, ale on, proszę pana, nie wiem, czy to będzie użyte w tej chwili, bo czemu? W telewizji puls to mogłoby powodować zwiększenie pulsu tu i rytmiczne. A arytmia. Teraz Niepokalanów to nie ma jak pokazywać. No, chyba, że program jest kamerą wśród zwierząt. Ale to już jest też taki program zarezerwowany, bo tam mają, co i pokazują. Co i pokazują żabo. Proszę pana, sąd chyba w Lublinie. Tak. Bo tam jest taka miejscowość, się nazywa tak nie Żaba, nie Kijanka, tylko Duża Kijana, pomiędzy Kijanką a Żabą. No. I tam, proszę pana, był nauczyciel. Tak. No i ten uczeń, co miał dwóje, poszedł na policję i mówi tak, nie poskarżył się policjantowi, że ja miał ma dwóje. To po co poszedł na policję? No mówię. Właśnie powiedzieć na policję, mówi tak. Panie policjancie, do tego... pan nauczyciel, mówi, chce 300 zł, że mi nie da dwóje, tylko trójkę. Ale dwója to jest pozytywny stopień teraz. No czy tam pałę, no za przeproszenie, do policjanta poszedł, wiadomo, ma ten pałę, ma pałę, no, ten ma pałę. No. Mówi się na linii pały, że jakoś się spotka. A wie pan, matematyków nienawidzą wszyscy, od policjanta poprzez sąd, bo prawnik... Prawnik, wiadomo, prawnik idzie dlatego na prawo, taki student, że nie umie matematyki, nie? Jakby umiał... Znaczy liczyć trochę umie, bo on tam wie, ile honorarium trzeba dostać. To jest właśnie różnica. To nie jest matematyka, to są rachunki. A, czyli rachunki, dodawać potrafi. Tak, dodawać. Nic dodać, nic ująć. Tak. O, i taki, proszę pana, poszedł Miglanc i ten sąd się zebrał.
No i mówi, no że... No i jeden sędzia patrzy, a tu jest zarzut, proszę pana, wzięcia łapówki. Szukają... policjanta. Prokurator zarzuca nauczycielowi, że wziął... Patrz, a on nie jest urzędnikiem i nie można oskarżyć go o łapówkę. I uwolnili go. Uwolnili, ale on na wszelki wypadek, ten nauczyciel już jest na emeryturze. Tak. I teraz niech pan słucha, jakie są doradca. Co? Doradca z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor. Tak. Wie pan, co powiedział? Nie. Też prawnik prawdopodobnie mówi, że ta prokuratura jest niedouczona. No bo nie zna matematyki, tak? Nie, nie zna prawa ta prokuratura. Prawa nie zna? Nie zna się prokuratura okazuje. Nie zna prawa. No tak się okazuje, bo profesor mówi, proszę pana, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, tam gdzie wesele, czyli ja mogę wierzyć profesorowi z UJU, nie? No. Mówi, że nie trzeba było dawać zarzutu wzięcia łapówki, tak. Tylko trzeba było zrobić zarzut potwierdzenia nieprawdy. Bo jak nauczyciel, proszę pana, wpisuje na świadectwo, które jest dokumentem, trójkę... A on nie umie na trójkę, tak. To potwierdza nieprawdę. Oczywiście. Patrz. Albo, proszę pana, może być poświadczenie nieprawdy, albo wyłudzenie. Wyłudzenie czego? Pieniędzy, bo przychodzi i wyłudził, że powiedział... Jak wyłudził? Nie postawię ci trójkę, jak mi dasz pieniądze. Czyli tak jakby przystawił panu pistolet do głowy, mówi... Trójkę przystawił mu do głowy? Kaliber 9 i mówi, postawię ci papały, nie tylko trójkę. Jak mi dasz... Czyli by było albo wyłudzenie, albo poświadczenie nieprawdy. I ta no. prokuratura teraz może takie zarzuty nauczycielom stawia. I ja bardzo się cieszę, że ten pan profesor się objawił w gazetach, bo dzięki temu będziemy mieli świetnie wyuczone dzieci. Bo tak, jeżeli nauczycielka będzie nauczycielką, to się ją oskarży o molestowanie tak. seksualne. A jeżeli będzie nauczyciel nauczycielem, no to przyjdzie taki uczeń i powie, ten pan powiedział, że jak mu... Tak, no, to poświadczy nieprawdę. I teraz proszę sobie wyobrazić, komu sąd przyzna rację, jak nienawidzi matematyków. Tak. O Jezu, dziecku, które przyjdzie, 13-letni bandziorek i powie, proszę pana, a ten mi za dwoje, żeby mnie nie zdał. I oni wezmą tego świadka koronnego z tej samej drugiej C. Tak, świadek zamkną go w tego, to będzie gadał takim grubym głosem. I on przez szybę kuloodporną powie i oczywiście sąd da wiarę pacholentom i nauczyciele mają przerąbane. Nareszcie nastąpią. Kolejny raz mają przerąbane. Sprawiedliwość na tej szkole. Wy się zastanówcie, jak uczycie te dzieci. Przecież wystarczy dziecku policzyć. Jeden dodać. Jeden. Jeden równa się. I teraz tak, jak powie, że dwa, no to staje dwoje. Jak powie, że trzy, no, no to on już... Tak, to będziesz prawnikiem. Tak. Chcesz być prawnikiem? Do tego ucznia? A ty taki był... Chcę. Dziewaty taki. Dziewaty jakiś. Chcesz być prawnikiem? No. To słuchaj. Chcę. Prawnik umie czytać między wierszami. No. No ale to popatrz co ja tutaj masz wiersze. No. Włóż mnie coś. No. I ja se przeczytam. Dobra. I tu między wierszami, panie mecenasie. Tak jest. Plus 30 w środku zimy. Plama, plama, plama. A my wszyscy.